tak? Bo przyrost zatrudnienia w ogóle nie decyduje, proszę Państwa, o tym, o utracie statusu w momencie realizacji projektu. Tak? Słucham Pan uprzejmie. Jak to się ma do nowych firm lub tych, które nie mają ostatnich pełnych dwóch lat? Wtedy podaje się, proszę Państwa, dane za okres działalności oraz prognozę na bieżący okres sprawozdawczy. Tak? Firmy, która zaczęła działalność, powiedzmy, w lutym 2009, składając wniosek w marcu 2009, publikuje dane odnośnie średniorocznego zatrudnienia za okres działalności, czyli za jeden miesiąc, oraz publikuje prognozę zatrudnienia na okres bieżący, czyli na koniec roku 2009. Tak? Inne pytania odnośnie tych danych? Nie widzę. Idziemy zatem dalej. Mamy jeszcze, proszę Państwa, w tej tabeli takie czwarte kryterium, nazywa się ono kryterium niezależności. Wiemy, żeby przynależeć bądź też nie do firmy z danego sektora, musimy wykazać zatrudnienie, przychody i sumę bilansową i zawsze robimy to w odniesieniu do naszego przedsiębiorstwa, do tej firmy, która wniosek o dofinansowanie składa. Tak? I wiemy już, że gro dotacji przyznawanych jest dla firm sektora MŚP. Ale uwaga, proszę Państwa, my nie jesteśmy firmą z tej kategorii. Jesteśmy firmą jaką? Firmą dużą. W większości przypadków źródła dotacji są dla nas bardzo, bardzo ograniczone. Proszę Państwa, co taka firma duża sobie myśli w większości przypadków? Że co może zrobić? Że założy sobie firmę małą, tak? Powoła spółkę córkę i ta spółka córka będzie w jej imieniu występować o dofinansowanie unijne. Czy jest to możliwe, proszę Państwa? Czy jest to możliwe? No niestety ktoś o tym wcześniej pomyślał, tak? Znając polską przedsiębiorczość, ktoś o tym, proszę Państwa, wcześniej pomyślał i wprowadził tak zwane kryterium niezależności. Co to kryterium, proszę Państwa, oznacza? Że Państwo, kiedy występujecie z wnioskiem o dofinansowanie, musicie Państwo wykazać wszystkich swoich udziałowców, którzy posiadają tak zwany udział znaczący. Jaki udział znaczący jest? Powyżej 25% udziałów, głosów, udziałów w zysku w walnym zgromadzeniu. Jeżeli Państwa firma jako spółka z o.o. posiada udziałowca, ale w postaci innego przedsiębiorstwa, który w Państwa firmie posiada powyżej 25% udziałów, to oznacza, że Państwa firma nie jest firmą niezależną, tak? Ale czy to wyrzuca Państwa od razu sobie sektorego, jeżeli nie macie Państwo szans na dotację? Tak to jest? Oczywiście, proszę Państwa, że nie. To, że macie Państwo udziałowca znaczącego, czyli powyżej 25% udziałów, to nie jest sytuacja negatywna, tylko sytuacja normalna. Ale co jest wymagane na etapie składania wniosku? No niestety konsolidacja danych. Jeżeli Państwo nie jesteście firmą niezależną, tak, czyli mamy tego udziałowca w postaci innej firmy, to musimy dane skonsolidować. I załóżmy taki przykład. Tak? Ja w Pana spółce z o.o. mam 30% udziałów i sam też jestem przedsiębiorcą. Tak? Z wnioskiem o dofinansowanie występuje Pana firma. Kiedy ja, proszę Państwa, sięgnę z powrotem do tej tabeli, tak? I Pan musi we wniosku podać dane odnośnie zatrudnienia, przychodów i sumy bilansowej, to moje pytanie jest takie. Jakie dane Pan poda? Czy tylko swoje firmy? Musimy skonsolidować te dane. Na jakim poziomie? Ja w Pana firmie mam 30% udziałów. I też prowadzę przedsiębiorstwo. I uwaga, proszę Państwa, co ja podaję? Pan składa wniosek o dofinansowanie i Pan podaje swoje 100% zatrudnienia plus 30% mojego, swoje przychody, swoją sumę plus 30% moich wyników finansowych. I dopiero po konsolidacji danych sprawdzamy, czy wspólnie 100% Pana i 30% moje nie przekracza limitów jak dla sektora MŚP. Rozumiemy, że jeżeli nie przekracza, to mimo, że ja w Pana firmie posiadam udziały, to ciągle występujemy jako firma mikro, mała, średnia. Tak? I możemy z powodzeniem o te dotacje się ubiegać. Ale teraz, proszę Państwa, odwrotna sytuacja. To ja występuję o wsparcie. Ja udziałowców nie mam, tak? Ale mam udziały w Pana przedsiębiorstwie. We mnie, w mojej firmie, nikt udziały nie ma. Ja podaję inne dane jak Pan. Jakie dane podaję ja? Jesteśmy w takim samym układzie. Czy podaję tylko swoje zatrudnienie? Nie, proszę Państwa. Skoro ja posiadam 30% udziału Pana w przedsiębiorstwie, to ja również podaję dane skonsolidowane. Bo to, proszę Państwa, kryterium działa w obie strony. Kryterium niezależności działa w obie strony. Jeżeli ja jako firma posiadam udziały w innej firmie, to ja te udziały również muszę wykazać. Tak? Czyli za każdym razem, kiedy występujemy w takim układzie, kiedy z wnioskiem dotacji występuję ja i Pan, to my, proszę Państwa, konsolidujemy dane w ten sam sposób. 100% moich danych plus 30% Pana wyników finansowych i wyników odnośnie zatrudnienia. Czy to jest dla Państwa jasne?
Dobrze, teraz Państwu bardziej zagmatwa. Ja w Pana firmie nie mam 30, ale 50% udziału bądź więcej. Jakie dane podaję? Na tej samej zasadzie. Na tej samej? Gorzej. 100% moich i 100% Pana. Tak? Jeżeli, proszę Państwa, to kryterium zależności zajmuje się w przedziale od 25% do 50%, to my pozostajemy w układzie przedsiębiorstw partnerskich. Konsolidujemy dane stosownie do wielkości udziałów. Tak? Natomiast jeżeli ta zależność przekracza 50%, co oznacza, że ja wybieram, bo pan na moją firmę, tak zwany dominujący wpływ, to my nie jesteśmy firmami partnerskimi, tylko firmami zależnymi. Wówczas konsolidujemy dane w 100%. Całość moich wyników plus całość wyników Pana firmy. I sprawdzamy, czy po konsolidacji my ciągle występujemy jako firma mikro, mała albo średnia. Czy to kryterium niezależności jest dla Państwa jasne? Dobrze. Są osoby fizyczne prowadzące działalność na sali? Czy ktoś w Państwa firmach może mieć udziały? No raczej ta sytuacja nie występuje. W Państwa firmach nikt udziałów mieć nie może, ale w drugą stronę Państwo jako przedsiębiorca, czy możecie Państwo posiadać udział w innych spółkach? Jak najbardziej. I wtedy ten obowiązek konsolidacji danych również Państwa dotyczy. Ta sytuacja nie dotyczy zatem tylko spółek. Proszę o tym pamiętać. No dobrze. Jesteśmy spółką. I w naszej spółce faktycznie powyżej tych 25% ma inna firma. Ale proszę Państwa, ta inna firma to jest Skarb Państwa, organ administracji centralnej, samorząd, przedsiębiorstwo państwowe. Czy ja muszę w ogóle konsolidować dane? Jeżeli w mojej firmie powyżej 25% ma, proszę Państwa, taka jednostka, to ja z definicji jestem jaką firmą? Z definicji jestem firmą dużą. W ogóle danych skonsolidowanych nie podaję. Wszystkie przedsiębiorstwa komunalne, gdzie samorząd, Skarb Państwa posiadają udziały, to są z definicji firmy duże, bez względu na poziom zatrudnienia, przychodów i sumy finansowe. Tak? Udział czynnika, można powiedzieć, publicznego w Państwa przedsiębiorstwie definiuje Państwa jako firmę dużą. Czy są na sali takie przedsiębiorstwa? Są? Nie widzę. Zatem to tylko dla Państwa informacji. No dobrze, co my tam jeszcze mamy? Proszę Państwa, powiedzieliśmy sobie jaka firma, tak? Mikro, mała, średnia czy duża. To teraz, proszę Państwa, na jaką dotację może liczyć? Patrzymy na mapę. Odnajdujemy, proszę Państwa, województwo warmińsko-mazurskie i co widzimy? 50. W telewizji mówią, że daje Unia do 85%. Mówią, że firmom nawet daje do 70%. A czy my takie procenty nie tylko na terenie Warmii i Mazur, ale czy w ogóle w skali ogólnopolskiej, czy my takie liczby widzimy? Nie widzimy, proszę Państwa. Widzimy nieco, 40, 30, ale w Warszawie, a potem na Mazowszu od roku 2011 dają tylko 30%. Tak? Tam skąd przyjechaliśmy, z Wrocławia, tylko 40. Tak? Moje pytanie, to mówią o takich dużych liczbach, a my na tej mapie ich nie znajdujemy. Dlaczego? Ponieważ ta mapa dotyczy tylko projektów objętych pomocą publiczną, czyli generalnie dotacji dla przedsiębiorców. Tak? Państwo jako firmy, kiedy występujecie z wnioskiem o dofinansowanie, Państwo zawsze wnioskujecie o pomoc publiczną i ta mapa dotyczy pomocy publicznej. Tak? Nie znajdziemy na niej nigdy dofinansowania do 85%. Dlaczego? Bo ten poziom dofinansowania dotyczy projektów nieobjętych pomocą publiczną w uproszczeniu projektów samorządowych. Tak? Ta mapa ich nie dotyczy. Dotyczy jednak tylko tych objętych pomocą publiczną. A ktoś zaraz Państwa powie, że mówią, że dają do 70%. Proszę Państwa, może i dają, ale nie na razie według tej mapy, tylko dają według kryteriów szczegółowych, a no według następujących. Dla firm mikro i małych, tak? Proszę Państwa, poziomy intensywności pomocy z tej mapy można, nie mówię, że zawsze, można podnieść o 20%. Tak? Dla firm średnich te poziomy można podnieść o procent 10. Wracamy zatem do naszej mapki i moje pytanie jest następujące. Na jaką maksymalną dotację może liczyć firma średnia z Warmii i Mazur? Ile? Średnia 60. Mikro i mała? 70. A duża? Duża w ogóle? A no, Państwa województwo jest o tyle przyjazne, tak? Że pozwala dotować firmy duże na poziomie regionu. Powinien nam, tak? Przedsiębiorstwo bez własnych planów. Powinien.